zawsze z tych miejsc, jak związane było z chrześcijańskim przemiosłem, które od samego początku było mocno przywiązane do nas. Wiemy doskonale, że tak naprawdę, że ten przemysł powstał także dzięki przemieszczeniom, powstał dzięki tym przedsiębiorcom, którzy tutaj prowadzili swoją działalność na tym terenie. Dlatego to miejsce jest takie bardzo wyjątkowe. Bardzo cieszymy się, że tutaj w tym miejscu, jak chcecie obchodzić swój bardzo ważny jubileusz. Już teraz dziękujemy Wam za tę obecność w imieniu księdza proboszcza, księdza prawa Jana Wziorka. Mam zaszczyt bardzo serdecznie nas wszystkich tutaj na tych wielkich uroczystościach powitać. Najpierw witam księdza doktora habilitowanego Andrzeja Łowieckiego, który jest duszpasterzem środowisku gospodarczych archidiecezji katowickiej, który będzie dzisiaj przewodniczył w naszym kolekcji. Głosił też po raz Słowo Boże. Witam księdza Henryka Kurczą, emerytowanego już pasterza przeniosła w Katowicach. Witam wszystkich młodzież podlegającego, żeby się pożegnać w Zagierciu wraz z zastępującymi sztandarami. Sztandar Cechu przeniosł różny z 1969 roku. Sztandar Główny Cechu obecny z 1992 roku. Sztandar Stolarzy z wizerunkiem patrona ze świętym Józefem. Sztandar Krawców z wizerunkiem świętego Bonbonusa. Sztandar Rzeczów i Kolekarzy, którym patronuje święty Kryzmin. Sztandar Fryzjerów z wizerunkiem patronki świętej Magdaleny. Sztandar Cukierników i Piekarzy z wizerunkiem patrona świętego Klemensa. Sztandar Sztandarów Rzeczów i Pokrewnych. Sztandar Rzeźników i Wędliniarzy, którym patronuje święty Bartłomiej. A ponadto witamy wszystkie reprezentacje cechu z Bytomia, z Mienic, z Katowic, z Wyszkowa, z Pszczepy, z Góry Śląskiej, z Zabrza oraz z Żoły. Chcieli dziś w duchu takiej wielkiej wdzięczności sprawować na najświętszą Eucharystię, prosząc o Boże błogosławieństwo dla tych, którzy tworzą tą wielką wspólnotę przemyślników ziemi zawierciarskiej. Witam także wszystkich przedstawicieli władz samorządowych, powiatowych, wojewódzkich, miejskich. Księdza doktora habilitowanego Andrzeja Łowieckiego bardzo proszę o przewodniczenie Duszy Świętej, o wygłoszenie do nas Słowa Bożego, a nas wszystkich zapraszam do tej wielkiej, dziękczynnej modlitwy z okazji tego wielkiego sekretu jubileuszu cechu rzemieślników oraz samego siebie przedsiębiorstw zawierciarskich. Thank you.
Oto słowo.
przyznanie zbawienia do Syna Świętego Pawła do tego drogi. Najdroższy, trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci się zawierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Bo tak powiem nie o ręce, znasz Pisma Święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej zbawienia przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie pismo od Boga jest zatrudnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia sprzętu Bożego, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził wszelkiego Marii i na Jego pojawienie się i na Jego królestwo głośno mówię, nastawaj w pole, nie w pole, w razie potrzeby, bądź wykaż Bogu, pomóż podnieść na Bogu stałą cierpliwością i lekką nauczyć. Oto Słowo Boże.